Tam trochę się uspokoiłem, bo byłem poćwiczyć. Przyjaciele, opowiadam historię takiego niemieckiego humanisty, wielkiego tutaj namiestnika przemysłowego. W młodości był skazany za pedofilię. No i w ramach resocjalizacji, bo tam wiecie, z bogatej rodziny, to można zapłacić, dzisiaj nie idzie do więzienia, nie? No więc on założył taką lipną organizację zwalczania pedofilii. Ale ta jego organizacja polegała na tym, że sobie wybierał no ale pedofile zwykle są, wiecie, brzydcy, spasieni i nie wyglądają najlepiej. No więc ta jego organizacja zmieniła troszkę profil i po prostu koleś sobie wybierał jakichś młodych mężczyzn i kazał tej organizacji prywatnej, to jest taka prywatna agencja szpiegowska, coś takiego, ich wrabiać. W co się dało? No jak mieli narkotyki, no to narkotyki jak coś. A jak nic nie było na nich, nie mieli nawet komputera, to ich porywali po prostu. I zamykali w gęskim burdelu i tam twierdzili, że to są jacyś pedofile, nie? Na najprostszy sposób to wgrać im przez hakera zdjęcia z dziećmi na komputer, nie? Tylko nie wiedzieli, że mój komputer śledzą Amerykanie od 10 lat przez to, że się zajmuje tymi niebezpiecznymi tematami. No i sprawa się rypła, mimo że zaangażowali w to moją ciocię, która pomawiała mnie o wszystko, co tylko chcieli. Już się nie mogli zdecydować, bo jednocześnie ciocia się przyznawała za mnie do skłonności pedofilskich i jednocześnie, że jestem gejem. A ja też jestem zboczony, ale jeszcze mam trzecie, moje zboczenie tak naprawdę jest trzecie, zupełnie inne. Wszyscy, cała Polska wie na to, nie będę się powtarzał. No więc nie mogli się zdecydować, bo tu jednocześnie i w geja, i w tego pedofila, ale mało tego, i w złodzieja, i w fałszerza, i w kosmitę, i w rosyjskiego agenta, no trochę aha, jeszcze te pająki podkładali mutacje, no nie mogli się naprawdę, no po prostu ten dyrektor się niecierpliwił, widział jak rozmawiam z dziewczynami, więc kazał mnie wrabiać we wszystko na nas, no i w ten sposób się sprawa rypła, bo po prostu... Jak się dziecko się przyznawała, zawsze tak, jest tym, jest tym, jest tym, jest tym, to on zatopił Titanica, to on spalił Konstantynopol, wszystko. Dziecko to jest taki tchórz, że za tej machlojki w banku, żeby pozostała bezkarna, no przez nią zostałem skazany na karę śmierci, pozbawiony obywatelstwa i jeszcze o tym nie wiedziałem. Nikt mi o tym nie powiedział, że w ogóle o cokolwiek jestem oskarżony, bo dobrze wiedzieli, że jestem niewinny, żebym się do niczego nie przyznał. Szmaciarze chciwi z polskich służb, którzy chcieli ukraść pieniądze od moich czytelników, które wcześniej kradł ktoś z banku, ale nie wiem, no. Kochani, żygać mi się chce, ale nie, jak myślę o tych obrzydliwych pająkach. Bo nie są obrzydliwe, my ludzie też im się wydajemy niezbyt piękni. A powiem wam, co mnie wkurza. Bo często przed zaśnięciem lubię sobie oglądać o duchach, o obcych, o potworach. Wiecie, każdy ma dzisiaj telefon, no więc teraz ciągle się pojawiają nowe materiały. Lubię tam jakiś na strychu czy gdzieś w piwnicy jest jakiś potwór, mutant, coś strasznie ludzi gdzieś na cmentarzu czy w dżungli jakaś tam. No, znacie mnie, wiecie, że tu policja wie w naszym mieście, że lubię chodzić po ciemku wokół miasta. No, lubiłem, dopóki nie wiedziałem, że kontrwywiad to wykorzystuje przeciwko mnie. No i ten, tu u siebie w pokoju też, jak był ten szary, myślałem, że jest jeden kosmita. Chciało mi się lać, ale nie poszedłem tutaj do łazienki, do kibla, no bo by pomyślał, że się wystraszyłem. A ja się nie wystraszyłem, chociaż on tak robił, taką minkę najpierw robił, bo pewnie inni ludzie się wystraszali, no ja nie. No, ale okno zamknąłem bodajże i on nie mógł po prostu wyjść. Tu razem byliśmy przez całą noc, ja sobie spałem, bo najpierw poszedłem 15 minut, owszem, byłem taki pobudzony. No i szukałem go tak komórą właśnie, bo myślałem, że jego widać tylko w telefonie, że normalnie oczami jest niewidzialny. Okazało się, że nie, że się schował za fotel, czy tam za tapczan, dokładnie nie wiem. Ale no, ale dzięki temu nie zrobili ze mnie świra, no bo byłem już obserwowany przez kontrwywiad, przez wywiad i przez różne kraje i mieli tu kamery u mnie, więc zobaczyli, jak ja to opublikowałem na fejsie, czy tam na stronie, że to byli u mnie obcy, to sprawdzili nagrania i się okazało, że rzeczywiście, mało tego, że jak spałem, wtykał mi zarodek ksenomorfa do ucha, jeden wszedł. A jego dalszą historię znacie.
bo tam w środku we mnie okazało się też nie jest ciekawie, bo był tam pająk, mutant i tak dalej. Także no... Aha, jaki morał właśnie, co mnie denerwuje na tych filmach? Otóż, że ludzie uciekają przed obcymi, przed tymi duchami, przed tymi strachami, no przecież... No co to jest, no strasznie jestem zły jak to oglądam. No tak się nie robi. Zawsze, patrzcie, jak na przykład idą kibice Legii, Górnika, no to jedni uciekają, nie wiadomo którzy, nie? Raz ci, no zawsze ktoś ucieka. Jak ty uciekasz, to obcy nie ucieka, to potwór nie ucieka, tylko cię goni. Jak ty nie uciekasz, to one uciekają, te wszystkie świństwa, te potwory, ci obcy, no naprawdę tracą rezon bardzo szybko. Są tylko, oni w ogóle nie są pewni siebie. Tam do wina Diesela im brakuje. Minkę zrobią, a jak zobaczą, że nie uciekasz, to zaraz sami biorą nogi za pas. I tak to jest. Dlatego mnie denerwują te nagrania z całego świata, jak ludzie krzyczą, piszczą. Trzęsą się te kamery i latają i uciekają. No bo przecież... Ja... Nie... Wkurzony jestem o to. Banda zbrodniarzy, kłamców, dewiantów i porywaczy. No, troszeczkę masoneria w Niemczech odeszła od ideałów swoich szlachetnych założycieli. I jeżeli sami tego nie wyprostują, każąc winnych, to ja to zrobię. To jest chrzanienia, równość, wolność, tolerancja, a co jest w Niemczech? I co jest w Wielkopolsce? Bogatym wszystko uchodzi bezkarnie, bo co? Bo jest z bogatej rodziny? Ja też jestem z bogatej rodziny i nigdy nie chciałem być bezkarny i nie byłem. Nie ma takiego czegoś, że jak koleś jest z bogatej, wpływowej rodziny, która rządzi całymi Niemcami, to będzie bezkarny i może porywać chłopaczków, a tych coś nie dało porwać, powodować u nich mutacje i że jakaś larwa zjada im szyszynkę. Albo go ukażecie, Niemcy. Albo jesteście współwinni tym zbrodniom. Bo ci ludzie, ci Niemcy tu w Wielkopolsce, którzy mi to zrobili, mieli pod przeświadczeniem swojej bezkarności, że pozostaną bezkarni. Więc ci, którzy rządzą w Niemczech i pozwolili im na posiadanie takiego przeświadczenia, są współwinni tej zbrodni i poniosą karę. To na razie.